trwa walka o życie 10-miesięcznej dziewczynki, która została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego z miejscowości Koty w powiecie tarnogórskim do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Sprawą zajmuje się też policja. Wyjaśniamy to. Byliśmy na miejscu, wykonaliśmy wszelkie czynności z tego miejsca pod przede wszystkim nadzorem prokuratora, który też prowadzi tą sprawę. No i ze względu na to, że kobieta znajduje się w szpitalu, dziecko również znajduje się w szpitalu, czekamy na decyzję lekarzy, abyśmy mogli przystąpić do czynności z tą kobietą i wyjaśnić dokładnie, co tam się zdarzyło. Według pierwszych doniesień we wtorek w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Koty w gminie Tworóg doszło do wypadku. Pomoc wezwał ktoś z bliskich dziewczynki. Dziecko natychmiast zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Katowicach-Ligocie. Według nieoficjalnych informacji matka niemowlęcia trafiła do szpitala psychiatrycznego. Teraz śledztwo prokuratury jest ukierunkowane na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 10-miesięcznej dziewczynki. Dziecko było kąpane w wannie. W chwili, gdy było zabierane, było wyziębione, miało temperaturę ciała niższą aniżeli normalna temperatura ciała człowieka. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności, które zaszły i które doprowadziły do takiego stanu dziecka. Dziecko jest w stanie bardzo złym. Z informacji lekarza wynika, że prowadzona jest ciągle walka o to, aby ono przeżyło. Mieszkańcy miejscowości Koty, w której doszło do tragedii, podkreślają, że nic wcześniej nie wskazywało na to, by w rodzinie występowały jakieś problemy. Rodzice 10-miesięcznej dziewczynki posiadają jeszcze jedną starszą córkę. Fajna rodzina. Jedna dziewczynka chodziła tu do przedszkola, no tyle. Wie pan, na wsi to ludzie go dają, co komu da, przyjdzie. Ojciec super chłop. Poznałem jego babcię. Gospodyni miała swoje krowy, mleko brałem u niej. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka nie podają więcej szczegółów w sprawie stanu niemowlęcia, choć ten określają jako krytyczny. Aż 57% gospodarstw domowych w Polsce uważa, że zakup węgla w obecnym sezonie grzewczym stanowi dla nich duże lub bardzo duże obciążenie finansowe. To wnioski z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Wyniki opublikował portal wnp.pl. Mimo rozwiązań pomocowych, dodatków węglowych i preferencyjnej sprzedaży węgla, wzrost wydatków na to paliwo jest ogromny. Skutkiem jest duży 60% wzrost liczby osób odczuwających dyskomfort cieplny i jeszcze większy 69% wzrost ubóstwa energetycznego. Średnie wydatki na węgiel wzrosły o 49%. Najwięcej gospodarstw na zakup wydało więcej niż 5000 zł. Aż 45% gospodarstw domowych wydaje na zakup węgla co najmniej 10% swoich dochodów, a więc znajduje się w grupie ubogich energetycznie w porównaniu do poprzedniego sezonu. To wzrost aż o 69%. Kierowca autobusu miejskiego w jednej z zabrzańskich dzielnic staranował szlaban kolejowy. Rogatki już opadły, kiedy autobus z dużą prędkością wjechał na przejazd. Potem kierowca, jakby nigdy nic, pojechał dalej. O tej informacji po pewnym czasie zostali poinformowani już policjanci, którzy wykonując ustalenia dotarli do tego kierowcy. Ten kierowca został zatrzymany. W trakcie czynności oczywiście sprawdzono jego stan trzeźwości. Tutaj badanie alkomatem nie wykazało, żeby był nietrzeźwy. Uwagę policjantów przykuło jednak dziwne zachowanie kierowcy, więc wykonali oni dodatkowe badanie narkotesterem. Wynik pokazał, że 59-latek prowadzący autobus komunikacji miejskiej mógł palić marihuanę. To jednak dokładnie potwierdzą zlecone badania toksykologiczne. Na dokładne wyjaśnienie sprawy liczy też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Kierowca, który najprawdopodobniej wyjechał w trasę pod wpływem narkotyków, jest zatrudniony u jednego z przewoźników współpracujących z ZTM. Zażądaliśmy pilnych wyjaśnień od przewoźnika, który obsługuje tą linię i który zatrudnia tego kierowcę. Zażądaliśmy tych wyjaśnień zaraz po tym, jak dowiedzieliśmy się, że takie zdarzenie miało miejsce i oczekujemy, że przewoźnik przekaże nam informacje między innymi opisujące to, jak w przyszłości chce przeciwdziałać temu, aby takie sytuacje nie wystąpiły. Na razie nie wiadomo, czy w trakcie incydentu, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Zabrzu przy ulicy Ziemiańskiej, w autobusie znajdowali się pasażerowie. Wszyscy świadkowie tego zdarzenia proszeni są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zabrzu. Firma PFR Nieruchomości, która odpowiada za program Mieszkanie Plus, ogłosiła, że do końca 2025 roku nie będzie podnosić czynszów. Na stawki skarżyli się lokatorzy. To odpowiedź na wysłane 13 lutego przez prezydenta Katowic list do premiera Mateusza Morawieckiego. Spółka zarządza osiedlem Nowy Nikiszowiec.
Mamy dużą inflację i wskaźnik inflacyjny wpisany w umowy jest dla mieszkańców Nowego Nikiszowca uciążliwy i budzący obawy, czy nie jest? Prezydent Krupa uznał, że jest. Coraz więcej głosów mieszkańców podnosiło się, że te opłaty są za wysokie. To jest około 20% w skali półtorej roku. Coraz więcej mieszkańców Nowego Nikiszowca sygnalizowała chęć nawet wyprowadzenia się. Wiemy, że tam są rodziny wielodzietne, które często wchodząc w ten program ufały, że będą tu jakby stabilne i przewidywalne warunki. Dzisiaj inflację wiemy, jaką mamy. I apel prezydenta właśnie dotyczył tego, aby rozważyć możliwość zmian tego systemu. Według przedstawicieli spółki władze Katowic zostały poinformowane o podniesieniu czynszu. Nie ukrywają też zaskoczenia formą prowadzenia dyskusji na ten temat. Jesteśmy w stałej komunikacji zarówno z katowickim TBS-em, jak i z Urzędem Miasta. Na tym polega partnerska współpraca przy realizacji takich ważnych przedsięwzięć, jak budowa dużych osiedli mieszkaniowych. Nie rozumiemy tego trybu. Pan prezydent nie zgłaszał się już po tym 9 lutego z prośbą o dodatkowe informacje, z prośbą o wyjaśnienia. Żadne pismo do nas nie wpłynęło. O tym liście, który został skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego, dowiedzieliśmy się z mediów. Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do Nowego Nikiszowca we wrześniu 2021 roku. Ponad połowa z nich korzysta z rządowego programu. Według ekspertów decyzja podjęta dziś przez zarząd spółki pozwoli zaoszczędzić najemcom ponad 5000 zł. System ŚKUP powoli wraca. Dziś rozpoczęło się włączanie poszczególnych elementów portalu, aplikacji mobilnej ŚKUP, tablic, biletomatów czy kasowników w autobusach. Na stronie internetowej ZTM pojawiły się też zaktualizowane rozkłady jazdy. W najbliższych godzinach pasażerowie mogą obserwować włączanie się poszczególnych urządzeń. Wcześniej przywrócone zostały bazy danych. Do awarii doszło w nocy z 7 na 8 lutego. Przyczyną problemów technicznych był cyberatak. W czasie awarii pasażerowie posługujący się kartami ŚKUP mogli korzystać z alternatywnych sposobów zakupu biletów. Na szczęście nie doszło do zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji. Autobusy, tramwaje i trolejbusy jeżdżą bez zakłóceń. Pączki i faworki, albo kreple i chrust. Dzisiaj tego typu przysmakiem nikt nie pogardzi. Zaczynamy od dwóch. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Domowe mam swoje w domu jeszcze. Najlepsze. Takie malutkie. No. Z 4 może, ale to nie jest nic zaplanowane. Także zobaczymy, jak żołądek na to pozwoli. O tłustym czwartku opowiadały dziś członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Szczuchowa, które zorganizowały warsztaty robienia pączków dla przedszkolaków. Najmłodsi pod okiem gospodyń uczyli się przygotowywać ciasto, a także smażyć i dekorować kreple. Gospodynie zdradziły też tajemnice swoich wyrobów. Wszystko zależy od wyrabiania ciasta. Czasami tego mleka trzeba trochę więcej, czasami mniej. Wszystko to zależy, jak to ciasto się napowietrza. Ciasto nie powinno być za gęste, nie powinno być za rzadkie. Takie, żeby po prostu później te kreple, tak jak to się po śląsku godo, ukulać, usmażyć i potem nadziać. Ci, którzy nawet w tłusty czwartek myślą o zgrabnej sylwetce, mogą wybrać pączki w wersji fit. Nasze pączki robimy bez mąki pszennej, bez cukru. A aktualne pączki, które w tym roku zrobiliśmy, to zrobiliśmy jeden wariant z mąką kukurydzianą i mąką ryżową. Drugi wariant jest dla osób, którzy mają dietę niskowęglowodanową, tak zwana keto. I dla nich zrobiliśmy z serka i mąki kokosowej. Do cukrowego szaleństwa dołączyła też telewizja TVS, która rozdawała dzisiaj pączki mieszkańcom śląskich miast. Odwiedziliśmy dziś m.in. Katowice, Chorzów, Zabrze, Ustroń i Jastrzębie-Zdrój.